Bartkiem i z moją przyjaciółką Olą przetestujemy najdroższą i najtańszą restaurację w Tajlandii na wyspie Phuket, jakie udało nam się znaleźć. Kochani, Tajlandia jest ogólnie, jeżeli tak mogę powiedzieć, dosyć tania. Jeżeli coś kosztuje 80 batów, w przeliczeniu kosztuje to 10 zł. Okazuje się, że ciężko było mi znaleźć taką mega drogą restaurację, bo w przeliczeniu wychodzi to całkiem podobnie do po prostu takiej średnio drogiej restauracji w Polsce. No ale pewnie w Tajlandii to są właśnie takie, wiecie, full wypas, droższe restauracje. I zaczynamy właśnie od drogi. Słuchajcie, pan za nas zaparkuje. Czyli chyba wybrałam drogą restaurację, dobra. Podwożył nas Meleksem do restauracji, co jest? Jaka jazda. Hania, ja nie wiem, czy ty jesteś gotowa na to, żeby zapłacić takie pieniądze. No ogólnie powiem szczerze, że pierwszy raz mam taką sytuację, że ktoś zabiera mi aut, żeby zaparkować. A już powiedział kumplom, że my youtuberzy będziemy tutaj youtuberzy. Łącz basen jest. Ale zabulimy. Ty zabulisz. Zabulę. Ja pierdzielę. Wam przedstawiam, jak to wygląda cenowo. Pierwsze przedanie, które widzę, 620 batów. Jest tu jeszcze tak, jakiś Australian lamb, to jest baranina, za 1350 batów, więc naprawdę tak się robi drogo. Tutaj patrz sobie, przystawki około 300 batów. No i słuchajcie, tutaj znalazłam margaritę, więc żebyście się mogli odnieść, to ona kosztuje 52 zł. Troszeczkę więcej niż przeciętnie w Polsce, bo w Polsce tak około za 4 dyszki je się pizzę. Pani, zamówiliśmy sobie mocktaile, ja wzięłam apple mojito, Bartuś passion fruit mojito i Olcia coś z litchi. Ok, a jak wasze? Mój jest przepyszny, uwielbiam passion fruit. A ja kocham litchi i to mi się kojarzy z takimi chińskimi restauracjami w Singapurze. Moja pierwsza próba litchi. Czekaj. Ej, dobra. Pierwsze 10 sekund było straszne, a teraz? To jest smak perfum dla mnie. Ej, rzeczywiście, sam ten drink smakuje jak taki damski szampon. Jeszcze na mnie przyszły nasze przystawki, a już dostaliśmy takie coś. To jest tutaj jakaś kulinarna specjalność zrobiona z mąki, z groszku i jest inspirowana klasyczną recepturą z little touch pukeciańskich lokalnych składników. Takie a la grube frytki, dobra próba. Jest kupiące, ale że mówiąc takie zapchaj trochę dziura. No takie 3 na 10. Coś nowego, takie bezpłciowe trochę. Frytka, mączna frytka taka, bez smaku trochę. Spoko, ale nie zamówiłbym tego takiego samego, więc 3 na 10. Pan menadżer prowadzi nas w jakieś piękne miejsce podobno, jakiś widok na morze. Ale pięknie, można sobie zejść do morza. Patrz, tu tam stolik jest. Tam powinniśmy, kurde, jeść. Szykuję tutaj oświadczyny tam. Kurcze. Thank you. You're welcome. Wow. Ej, w ogóle jakby jestem w niebie. Co jest grane, wiecie, jesteśmy w takiej drogiej restauracji, pan nas normalnie tutaj menadżer zaprowadził, żebyśmy mogli sobie pospacerować w takim kamienistym wybrzeżu, jest przepięknie. Patrz, jakie wille w ogóle. Bardzo fajne oczekiwanie na jedzenie. Robi wrażenie. Wydaje mi się, tak z 500 na głowę, to się opłaca jak za taki ten. Jakby Hania miała mi się oświadczyć, to by mi zaimponowała, jakby mi taki stolik wynajęła. Pani, zamówiliśmy beef tataki za 490 batów i buratę. Prezentuje się to w ten sposób. Burata to jest taki ser z pomidorem, a tutaj beef tataki, no to widzę, że jest przyprawione w stylu tajlandzkim. Nie mogę się doczekać spróbować. Tu jest bardziej chyba tylko mięska, dawaj. O wow. O wow, Bartek, próbuj. No nie, burata też super. Wiecie, burata smakuje jak mozzarella. Wziąłam to jako test takiego klasyka. Przepyszne. Niesamowite to jest. Wiecie, że nigdy nie jadłam buraty, tylko już jem buratę. Nie wiem, co jest dobrego w buracie. Zwykły ser bez smaku. Dobrze. Fajnie. Też mam ochotę tutaj wskoczyć. Skakujemy na kolasa. Ej, no, no weź Bartek! O, jak fajnie zimno w nóżki. Słuchajcie, baseny w Tajlandii to jest jedyna deska ratunku. Okej, kochani, już rozumiem, dlaczego jest to nazywane najdroższą restauracją w Tajlandii. Porcje nie są za duże. Moje danie kosztowało około 80 zł. Olcia, zamówiłaś sobie, co to jest? To są skalopki, czyli też takie morskie jakieś kawałki i moje kosztowało około 85 zł. A moje kosztuje około 200 zł. Bartek wziął najdroższego steka. No ale dobra, mam nadzieję, że będzie to najlepszy stek w twoim życiu. A co? Stawia, to trzeba, wiecie.
Pierwszy raz kroję krewetkę w ogóle, ale jest taka ogromna. Dobre, cholera. Cholera jest pyszne. I to jest w ogóle chyba największa krewetka, jaką widziałam. Dobra, już krojąc czuję, że jest bardzo mięciutki. Uwaga. Bardzo dobre. O kurde. Pyszne. Ale mamy ucztę. Drogo, ale ucztę. Brakuje mi jednak tutaj jakichś ziemniaczków. Zorientowaliśmy się, że nie mamy żadnych sajców i teraz już jest trochę za późno, żeby domówić jakieś frytki, ziemniaczki i tak dalej, ale na przykład do mojego dania za 75 zł było napisane, że do tego będzie pumpkin pire, więc ja normalnie myślałam, że to będą, wiecie, takie pire z dyni, tak jak są ziemniaki na przykład do obiadu. I zobaczcie, co jest to pumpkin pire. Tu i tu. No i tutaj były takie cztery kropki. Pyszna dynia. Pyszna dynia, ale nie satysfakcjonująca. Było pire, to było, tak? No, rzeczywiście trochę zwaliliśmy z tymi sajcami, więc tutaj nikt nam też nie podpowiedział. Na szczęście mamy te mączne frytki i one nam uzupełniają to. Kochani, przed każdym posiłkiem tej pani przynosi nam nową zastawę. To jest dosyć ciekawe, bo rzeczywiście to jest dosyć charakterystyczne dla takich droższych restauracji, że ta zastawa jest przynoszona co każdy posiłek, bo normalnie jest tak, że na przykład do deserku od razu przychodzi łyżka, albo na przykład są w koszyku po prostu wszystkie sztuce dla gości. Tutaj nam normalnie przychodzi i zmienia właśnie tą zastawę. Teraz czekamy na deser. Wzięliśmy sobie pineapple and coconut cheesecake, więc taki sernik tajlandzki. Bartek wziął Thai chocolate lava cake. Będzie się lało. I Olcia lodzi. Milk. Dobra, przyszły nasze desery. W ogóle moja miska jest jakby taka zmrożona. Po prostu rozwaliłam wszystko. Lody z miodem i z granolą i z owocami. I powiem wam, że nie sądziłam, że lody mogą smakować tak aksamitnie. Słuchajcie, no, każdy z tych deserów kosztuje około 38-40 zł. No jest to ponad przeciętne, ale też ponad przeciętnie smakuje. Niesamowite. Mam nadzieję, że mam takie same lody jak Ola. Proszę najpierw lody. Inne, ale równie dobre. O la 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 la. Dobra, już nagrałaś, mogę jeść. Parzony. Wow, wow. Czy ta muza? I ta muza to jest taka jak z nieba. Tak. Jak dopasowałeś się do muzy. Chcesz coś spróbować? Boskie. Dobra, rachunek. 7000, kochani. Mniej więcej tyle. No sobie około 300. No dobra. Stawiam. Ogólna opinia o tej knajpce. Obsługa ogólnie była bardzo miła, na przykład menadżer był super, oprowadził nas, ale na przykład kelnerka nie powiedziała nam na przykład o tych sajtach, wiecie. Nawet pytanie any sides, cokolwiek. Dania, jeżeli chodzi o jedzenia, były totalnie przepyszne. Desery, przystawki, totalnie mega, mega dobre. Moje przynajmniej mi bardzo smakowało. W ogólnym rozrachunku dla mnie takie 7,5 na 10, ale w ogóle lokalizacja, wow. Moja ocenka 8,5 na 10, dodatkowo jeszcze lokalizacja 9 na 10. Dobra, za surowo chyba oceniłam, tak? Troszeczkę za surowo. Chyba troszeczkę za surowo. Przepysznie, drogo. Może dlatego po prostu gorzej oceniłam, bo musiałam płacić. 8 na 10. Dobra. Ej, to będzie wyzwanie. Teraz. Dawaj szybko. Uważaj, czekaj. Dawaj, teraz. Ale wariactwo, Jezu. Ale mi łysol wszedł w przebitkę, no nie mogę. I to o tobie mowa, nie o panu obok. Dobra, widzowie, doszliśmy do naszego drugiego miejsca, tym razem podobno taniego. Ej, kolejka jest do tej knajpy. Słuchajcie, tutaj jest cena 4,2. Jest bardzo tanio, bo za 100 batów można się podobno najeść. Nie wiem, o co chodzi, ale normalnie za nami się ustawia jeszcze dłuższa kolejka. Słuchajcie, tutaj jakieś takie główne dania zaczynają się od 10 zł. To jest najtańsze, co widziałam w Tajlandii. Troszkę się boję, że rewolucja będzie. Rewolucja, pop, pop, zrobimy tutaj rewolucję. Pachnie dupą. Pachnie to dupą. Prawdopodobnie usiądziemy w ogóle z kimś przy stole, bo tutaj po prostu tak to działa. Udało nam się usiąść dosyć szybko nawet, bo czekaliśmy chyba jakieś 10 minut. My jesteśmy w najtańszej restauracji, jak udało nam się znaleźć 10 za jakieś makarony, więc to jest naprawdę mało. To musi być jakieś legendarne miejsce. Zobaczcie, że na ostatniej stronie jest merch. No way! Co jest w ogóle? Rzeczywiście ta restauracja musi mieć jakąś historię, bo tutaj nawet na ściankach są zdjęcia, jakiś przeżył właścicieli, jakiś po prostu z lat 50. Dobra, proszę państwa, dostaliśmy napoje. Ja mam mango i bardzo dobre. Czuć, że to jest taki prawdziwy miąższ z mango, że to nie jest taki sok z kartonu. Jakie to jest puszne? No jak, to są naprawdę po prostu świeże, przyciśnięte owoce. I to jest arbuzik normalnie płynie. A twoje akurat smakuje jak, z alkoholem. Ale ej, dobra, jest mega orzeźwiające i czuję miąższ z mąki normalnie, więc też rzeczywiście jest ona tutaj świeżo przyciśnięta. Czas na jedzonko. Jako pierwszy przyszedł nam pad thai z kurczakiem, więc robimy próbę. Ogólnie pad thai z kurczakiem jest to coś, co ja uwielbiam. Ej, to jest mega dobry pad thai. Ten kurczak jest w ogóle taki mięciutki.
Ej, wow! Jest bardzo dobry. Jest najbardziej bliski według mnie oryginalnemu smakowi Pattaya. I ja w ogóle w Pattayach się zakochałam, będąc z Tajlandii 5 lat temu. Bardzo dobrze go oceniam. No, jak na razie ta restauracja zaskakuje. Słuchajcie, wzięliśmy mega dużo jedzenia, okazuje się. A jeszcze niedawno byliśmy w tej droższej restauracji, bo jakieś 3 godziny temu z niej wyjechaliśmy. Pinka w barbecue. Mięso jest takie bardzo dzikie, bardzo dobre. Barbecue takie typowe grillowe jedzenie. Akurat wierzę, co nie pochodzi mi ten sok. Za aromatycznie jak dla mnie. Trochę takim kucharkiem daje. Ale przed nami najbardziej polecane danie w tej restauracji, czyli chicken wingsy. Polizałem palce. Ostre. Nie pachnie jak dupa. Ostra, mało soczyste. Na pewno bardziej mi smakują niż te pork barbecue, ale szczerze mówiąc, Patta jest dużo lepszy. No ciekawe, bardzo się myślisz. Nie no, dobre jest. Ale dupy nie urywa. Lepiej, żeby nie urywało, Haniu. Nie no, bardzo dobre są te kurczaczki. Kochani, wzięliśmy sobie wszystko tutaj na wynos, czego nie zjedliśmy. Patrzcie, jaka wielka torba w ogóle. A teraz czekamy na deserek, bo zamówiliśmy smażone banany. Dostaliśmy od razu jakiś sos czekoladowy. Dziwnie to wygląda od środka, patrz. Zarąbiste. Dobra, wiadomo, że to nie jest coś typu lava cake. Rozpływające się czekolada z posypką ze złota, smakowo, bardzo dobre. Jest to całkiem dobre, banan jest na dole. Próbujmy z czekoladą. To jest deser, którym możecie się najeść. Jest 9 kulek takich bananowych. Bardzo one są ciężkie, ja ledwo zjadłam jedną i już mam takie... No, spoko. Dupy fajne. Nie urywa, oby też nie urwało. Bardzo smaczny. Ej, nie, dobra, jak tak sobie żuję, naprawdę fajne. Bardzo dobra, nawet bez niczego. Sam banan i panierka, dobra. Ta restauracja zaskoczyła nas pozytywnie, ale nie była jakaś super pyszna. Jedynym bardzo dobrym daniem był Pad Thai. On naprawdę był po prostu idealny, był bardzo dobry. Oficjalne podsumowanie tej restauracji. Mięsa były takie, że bałam się zjeść ich trochę więcej, bo boję się, że potem by mogła mieć jakieś rewolucje żołądkowe. Ten sos barbecue był fajny, gęsty, ale faktycznie był gęsty, bo był trochę stary. Pad Thai perfekcja. Te banany okej, ale samo miejsce, tłoczność i tak dalej. 5 na 10. Myślę, że to jest idealna ocena. Taka piątka, 5. Po prostu 5. Wiecie, cena super, smakowo niektóre dania naprawdę są zarąbiste. Bardzo fajne napoje, ten deserek też bardzo, bardzo leżał, no ale niestety te mięsa niektóre były takie, że strach je zjeść, więc w skali rewolucji 5 na 10. A ja, proszę Państwa, bardzo doceniam to, że jest mega tanio tutaj i podawane są gigantyczne porcje, więc to jest duży plus. Bardzo smakowały mi moje kurczaczki, tak samo Pad Thai, więc moja ocenka to jest 6,5. Kochani, mega ciekawe, zapłaciliśmy 770, czyli dokładnie 10 razy mniej. 10 razy taniej. Ja lecę płacić, a z Wami widzę się za tydzień o 17:00.